witamy serdecznie Państwa na Dożynkach Wiejskich w Lutogniewie. Zaczynamy od obrzędu dożynkowego i parady traktorów. O godzinie 13 wjadą do nas traktory razem z starostami dożynkowymi, którzy tutaj właśnie przywiozą chleb dożynkowy i wieniec. Dożynki zostały zorganizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej, koło w Lutogniewie. Tu pan prezes już powiedział, co dziś za atrakcję. Myślę, że serdecznie zapraszamy na zabawę dożynkową, która odbędzie się oczywiście wieczorem. Tradycyjnie zapraszamy na dożynki w Lutogniewie za rok, w 2018 roku. Będzie wtedy pięciolecie koła z Związku Młodzieży Wiejskiej. Koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Lutogniewie. Dziękujemy. Pan Januszka i Balka. Chleb dożynkowy niosą starostowie dożynek, pani Agnieszka Kaj, która wspólnie z mężem Szymonem prowadzi gospodarstwo rolne, zajmują się głównie hodowlą bydła mlecznego. Starostą dożynek jest pan Marcin Machowski, który wspólnie z żoną Anną zajmuje się gospodarstwem rolnym i głównie zajmują się uprawą zbóż. O odebranie chleba poproszę pana sołtysa Bronisława Kaczmarka jako gospodarza wsi. Jako pierwszy z gości będzie wytypowany pan burmistrz Ryszard Czuszkę. Zespół przygotował przyśpiewkę dla pana burmistrza. I zapraszamy do łamania się chlebem. Nie posłuchajcie nasi goście mili, bośmy tu przyśpiewki o was ułożyli. Więc czy nie możecie oko na nas gniewać, bo dzisiaj nam wolno. Chociaż my wszyscy bardzo się staramy,
Ale fajnie. W dzielnym banku, proszę miłych gości, najkorzystniej trzymać swoje oszczędności. Wszystko załatwicie, zobaczycie sami, bo to bank solidny, no i z tradycjami. Na zebrania chodzi, do współpracy woła, do przewodnicząca kobiecego koła. Starostowie z nami dziś świętują, na dożynkach tutaj nieźle prezentują, bo praca rolnika ciężka ukrócona, dożynkowy predem będzie uwieńczona. I starostowie dożynek także będą dzielić tym chlebem dożynkowym. Panie Franciszku, proszę bardzo, chleba. Od pana zaczniemy. Trzeba więcej. Wszystko złote żniwo z domu nam przybyło. Nie żałuję ziarna, nie żałuję ziarna. Nasza ziemia pana, ziemia nasza matko, miasto z tego grobu. Sprawy nie cierpiały, sprawy nie cierpiały. Dzieci twoje godu. Rolnicy, rolnicy, rolnicy wspieracie. Jak zawsze podkreślamy, chcemy ten chleb dzielić uczciwie, sprawiedliwie, żeby wszystkich starczyło. Moi drodzy, bardzo cieszy mnie ta przyśpiewka, która była, że chcemy żyć w pięknej gminie i moim zdaniem w tej gminie żyjemy. Wszystkim Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Panie Państwo, bardzo witam wszystkich bardzo serdecznie na tej dzisiejszej uroczystości. Mam list okolicznościowy skierowany do Związku Młodzieży Wiejskiej. Nie będę go czytał, żeby nie przedłużać. List ten podpisany jest przez starostę Kotoszyńskiego, pana Stanisława Szczotkę, który niestety tutaj dzisiaj nie mógł być, ale może i on go podpisał, ale on jest faktycznie skierowany do was od
całego samorządu powiatowego w podziękowaniu za ten ogromny trud całoroczny, dzięki któremu możemy cieszyć się i mieć na naszych stołach jakościowo znakomitą i smaczną żywność. I jeżeli dopóki będziemy szanować polskiego rolnika i jego trud, dopóty taką żywność będzie nam się udało na swoich stołach zawsze odnaleźć. Dziękuję za tą ciężką pracę, ale pracę, której efekty nie zawsze są do przewidzenia, co pokazały ostatnie kilka dni. Może nas tutaj jeszcze aż tak żywioły natury nie doświadczyły, natomiast w Polsce, jak dobrze wiemy, w wielu miejscach naprawdę pokazały, a pola wyglądają, jak wyglądają. Oczywiście mówię o tych, którzy jeszcze swojego zboża nie zebrali. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za ten trud. Życzę wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, radości na ten cały rok, żeby pogoda już Wam tylko sprzyjała, a żeby plony były coraz lepsze. Wszystkiego dobrego i dobrej zabawy. Dziękuję. Gdy wszędzie jest wesoło, me serce się raduje, ryt wioski mi wtóruje, szczep się z radością splata. Da 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 da